O nosem kliknę, patrzcie to, uwaga, szóstka, proszę. O, jest, let's go. Cześć Wam wszystkim z tej strony, Panda. Dzisiaj, moi drodzy, nagrywamy kolejny odcinek z Brawl Stars. Jak widzicie, jestem na moim drugim koncie. Dopiero co się zalogowałem, mam tutaj ofertę Nekobi, ale nie Nekobi. Będziemy tutaj kupować, a będziemy, moi drodzy, kupować tą ofertę za 23. 99 i moi drodzy, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5000 łapek w górę, to w następnym odcinku kupię tą ofertę, czyli duży pakiet złoty tydzień, albo kupię jeszcze lepszą, bo jest szansa, że będzie jeszcze lepsza oferta od tej, więc zobaczymy, moi drodzy, ale kolejną ofertę, jeżeli chcecie, abym kupił, to zostawcie tutaj 5000 łapek w górę. Oprócz tego, moi drodzy, dzisiaj jest 1 maja, a więc ruszamy z czymś nowym, ruszamy z czymś nowym. Moi drodzy, słuchajcie. Od tego momentu każda subskrypcja to jest 10 groszy na cele charytatywne przez cały maj. Wiem, że już to robił Zebo w Polsce, nie wiem czy ktoś jeszcze, ale wiem, że Zebo robił, wiem, że w Ameryce robił to Mr. Beast. Nie jest to oczywiście mój pomysł, tylko to zauważyłem o innych, ale oprócz tego ja oczywiście zawsze muszę dodać coś od siebie, więc moi drodzy. Nie dość, że każda subskrypcja na tym kanale to jest 10 groszy na cele charytatywne, to również każda subskrypcja na moim drugim kanale to jest 10 groszy na cele charytatywne. Dlatego, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zasubskrybuj go. Jeżeli nie subskrybujesz drugiego kanału, również wbij w link w opisie, albo wpisz sobie panda off, również go zasubskrybuj. Ci, już subskrybują, no to yy, akurat nie mogą w taki sposób pomóc, ale zostawiając łapeczki w górę, oglądając filmy, komentując je, jakby napędzacie, to więcej osób potem będzie oglądać, im więcej. Im więcej komentarzy, im więcej wyświetleń, to tym więcej nowych osób będzie na kanale i większa szansa, że ktoś nowy po prostu zasubskrybuje. E, dobra, to było na tyle ze wstępu, moi drodzy, i dzisiaj kupujemy tą ofertę, że jeszcze możemy odebrać sobie tutaj nagrody, te darmowe. Tutaj mamy jakieś aktualności jeszcze, dobra, filmy. O, mój film w ogóle, jeden V1 z e, GA VGX, Spoko, e, moi drodzy, oczywiście kupujemy to z kodzikiem panda. I jeszcze raz wam przypominam, jeżeli planujecie kupować te oferty, bądź na przykład gemy Pamiętajcie o kodziku Panda, wam to dosłownie zajmuje na przykład, nie wiem, 5 sekund. A mi to naprawdę bardzo pomaga. Dzięki temu jestem w stanie Wam robić kolejne jakieś konkursy. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj sobie kupujemy tą ofertę za 23 zł, 24 praktycznie tam bez grosza. No to co, moi drodzy, lecimy 200 punktów mocy, to ja sobie może wsadzę. Mmm, w kogo ja bym dał? Może w jakąś legendę, co tutaj mam? Uwaga, uwaga. okej, okay, Sandy. O, w sumie w Sandy, ja lubię grać w Sandy, niech będzie na Sandy. I dobra, lecimy. Five MINUTES LATER Dobra, moi drodzy, zakup został sfinalizowany. Wszystko się nagrywa? Tak, wszystko się nagrywa. Dobra, super. 300 monet, moi drodzy, bardzo fajnie. 200 punktów do Sandy, spoko. I pierwszy megaboxik. Jest ich 6, jeżeli się nie mylę. Więc mam nadzieję, że coś tutaj wyleci. Nowa postać jakby wpadła, to by było naprawdę super. Dużo osób mi pisze, że z kodem Panda coś dropły, więc mam nadzieję, że mi również się uda, uwaga, pierwszy piąteczka na początek, no okej, okay, niech będzie 20 punktów do Penny, 23 punkty do Daryla, 24 do Franka, 30 do Nani oraz 32 punkty do Tika, spoko, to taki rozgrzewkowy mega boksik, wiecie o co chodzi, moi drodzy, teraz drugi z drugiego, jest szansa, że wypadnie, ale myślę, że większa szansa wypadnie z trzeciego, więc... No nie wiem, zobaczymy, uwaga, klikam, piąteczka, więc, tak jak mówię, pewnie z trzeciego megaboksa dopiero coś wyleci. Punkty do B, moi drodzy: Punkty do Daryla, punkty do Mortisa oraz punkty do El Primo. Spoko, 44 punkty do El Primo. Trzeci box, moi drodzy: Jak to się mówi, do trzech razy sztuka, więc, uwaga, uwaga, klikamy. O nosem kliknę, patrzcie to, uwaga, szóstka, proszę. O, jest, let's go, widzicie, nosem działa, nosem działa. No i o to chodzi. Szósteczka, moi drodzy, bardzo fajnie. No, mam nadzieję, że to będzie postać. Myślę, że jest szansa, że to będzie postać. Teraz możecie zjechać na dół w komentarze i napisać, jaka postać mi wyleci. Albo czy wyleci jakiś gadżet lub Starper. Zobaczymy, czy ktoś z Was zgadnie. Oczywiście nie oszukujcie i nie przewijajcie tutaj dalej. Dobra, 12 punktów do Sergea. Następnie 13 punktów do Gina. 20 punktów do Tary. 31 punktów do Bo. Oraz, moi drodzy, 44 punkty do Tika, spoko, bardzo fajnie, moi drodzy, i teraz świeci się jedynka, jak widzicie, więc kto jeszcze nie zostawił łapeczki w górę, strzelcie łapę w górę, 5000 łapek w górę, kolejny odcinek z jakiegoś openingu oraz zasubskrybujcie kanał i uwaga, klikam, no nie, no serio, gadżet, gliniane gołębie, no nie, no najgorzej, no cóż, dobra, 3 megaboksy za nami, to już jest połowa za nami, no nosem mieliśmy farto więc dobra, niech będzie jeszcze raz, uwaga, klikam... Piąteczka, no teraz nie pękło akurat na osem. 9 punktów: do Nani, 32 do Mortisa, 33 do Ravsa, 40 do Edgara oraz 63 do Franka. Bardzo dużo do Franka punktów. 4? Jak 4? Nie było 6? Ej, halo, zostałem oskamowany. Na głównym koncie chyba miałem 6, czekajcie, aż się przeloguję. Dobra, jesteśmy na głównym koncie, uwaga. A nie, 4 było, dobra, to ja sobie coś mówiłem, nie tak nieważne. No to lecimy, moi drodzy, zagrać jakąś geraczkę na tym drugim koncie. 2000 dobra, moi drodzy, więc czym ja mogę sobie tutaj zagrać? No nie wiem, odbierzmy jeszcze sobie to. Mamy tutaj Leona do kupienia, ale Leona nie będę kupował, bo chciałbym wydropić coś. No w sumie, gdybym kupił tą ofertę, to na pewno by coś wyleciało, ale ona kosztuje 95 zł. No zobaczymy, zostawicie 5000 łapek w górę, to kupuję kolejną jakąś ofertę. I co, trzeba będzie przetestować chyba tą PSG Shelly. A ja mam jakiś inny skinek jeszcze do Shelly? Nie mam, mam tylko PSG. Okej, okay, niech będzie. No i co, myślę, że standardowo solo na tym kącie kurczę najczęściej solo lecimy, więc niech będzie solo. Tutaj zobaczymy, nawet nie wiem jaka jest mapa, ale myślę, że damy sobie. O nie, akurat taka mapa na Shelly dobra, to XD może być ciężko troszkę. Ale cóż, myślę, że sobie poradzimy, bo nie są to jakieś wysokie pucharki. Oprócz tego, moi drodzy, jeżeli chcecie, abym robił jakieś streamki z wbijania pucharków na tym koncie, no to napiszcie w komentarzach, czy wy byście chcieli coś takiego. Okej, okay, tyle leżysz. dobra, nie jest źle. Prawie bym je porobił ten gin, ale na szczęście się udało. No i oczywiście ten gadżet, no to on powoduje, że mamy ten daleki zasięg, ale to myślę, że każdy z was już o tym wie. To jest takie spoko, jeżeli chcecie kogoś dobić, nie? Ale czy to jest jakieś mega fajne? Wydaje mi się, że ten pierwszy gadżet jest lepszy. Przynajmniej ja najczęściej korzystam z tego pierwszego na drugim koncie. Dobra, pięknie. Oj, 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 go. Dobra, trafiłem go tam za tysiąc jeszcze. Nie jest źle. Dobra, chodź tutaj, mordeczko. Spróbuję cię tutaj tutaj ominąć. poobijać przy okazji. Giniesz. Dobra, super, zmarnowałem ulta. Gratulacje dla mnie. Ale mamy tutaj, uwaga, 5. Okej, okay, nie trafił mnie. No, gdyby mnie trafił i potem by się jeszcze tutaj przybliżył gadżetem, no to byłby przypał. Ej, chyba to wygram. Powiem wam, że chyba to wygram. Uwaga, uwaga, cyk. Jeszcze gadżacikiem tutaj podobijaliśmy bardzo ładnie. Top 3, ok, 6 cubów, no nie jest źle. Wydaje mi się, że to wygramy. Tak mi się wydaje, że to wygramy. Ok, leżysz tutaj mordeczko. I został Serge, Serge, który ma 4. Jedynie my, mamy 8. Kurczę, nie dosięgam go. Trzeba będzie się jakoś zbliżyć. Uwaga, cyk, prawo, lewo, prawo, lewo, kolego. Dobra, o trafił mnie niedobrze. Ale teraz będzie miał ciężko. Teraz będzie miał ciężko, bo tutaj oczywiście strefa będzie szła. Cyk trafiony jeszcze raz. No, dawaj, wyjdź tutaj. Super, dobra, leżysz. Leżysz już kolego. Albo nie, albo nie leżysz. Ty, gościu, on mnie prawie dobił. Dobra, jednak żartowałem. Typie, jesteś dosyć mocny jeszcze. Czekaj, uleczę się. No i teraz podchodź, dawaj. Nie trafiłeś, nie trafiłeś, nie trafiłeś. Trzy strzały zmarnował. Nadowały mi się już Z2, dobra. Teraz już małoła, No i zrzucam go do strefy. Bardzo ładnie, udało się wygrać meczyk na Shelly, na tej mapce. Czego się za bardzo nie spodziewałem, ale na szczęście udało, więc spoko moi drodzy. No i zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Myślę, że zagramy jeszcze jeden meczyk. Dajmy najwięcej pucharków i zobaczymy na czym mamy najmniej. Najmniej mamy na Edgarze, którym jeszcze tutaj nie grałem. Ale na tą mapę to ja bym spróbował takim Byronem. Na przykład myślę, że Byron może być tutaj ciekawy, więc zagramy również tutaj Byronem moi drodzy. I się zobaczy jak to pójdzie i mam nadzieję, że jeżeli dobijecie te 5000 apek w górę, no to w kolejnym odcinku z openingu już mi coś wyleci, bo jeżeli znowu mi nic nie wyleci, to będzie przypał. Ojoj, oj, bit mi może mocno obić. Ja nie mam gadżetów tutaj, zapomniałem o tym, że kurczę te gadżety jednak i tak dużo dają. Okej, okay, prawie próbuję. dobra, leży ładnie. Ja mam tylko 1000 HP? To ile ja mam jak się uleczę, czekajcie. Jeszcze mam jednego power cube, nie? Ale mam uwaga, no uleć się, dawaj, dawaj Byron. 3400 czyli mam 3200 około, chyba nie 3000 równe. 3000 równe mam. XD No to kurczę, Byron ma mało HP, jak nie jest wymaksowany. No ja generalnie takimi nie gram, bo zazwyczaj jak już dropię postać, to maksuję w pierwszy dzień, bo po prostu mam wymaksowane konto i mam bardzo dużo skrzynek na głównym koncie. Myślę, że kto oglądał wczorajszy odcinek, to wie. Okej, okay, tutaj jest jeszcze jakiś kolega, bo który gra za niego bot, ok dobra, dobity, bardzo ładnie, jeszcze tutaj został ból, który jest ostatnim zadymiarzem na tej mapie, jeżeli go porobimy, no to będziemy mieli już wina, więc dosyć fajnie, ok leżysz, no i pięknie, udało nam się wygrać dwie greczki pod rząd, moi drodzy, bardzo ładnie, no i tak jak mówię, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie również drugi kanał i pod koniec tego miesiąca zliczymy wszystkie subskrypcje i zobaczymy po prostu, ile tych subskrypcji udało się dobić, jeżeli dobijemy w sumie Razem z dwóch kanałów, na przykład 10 tysięcy subskrypcji, no to na cele charytatywne pójdzie 1000 zł. Jeżeli wbijemy 20 tysięcy subskrypcji na obu kanałach, no to wbijemy to wtedy będzie 2000 zł i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że wiecie o co chodzi, moi drodzy. No i oprócz tego, myślę, że dużo możecie dobić tych subskrypcji na drugim kanale. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału PandaOF, zapraszam. Link jest oczywiście podany w opisie. Ja już nie będę przedłużył tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.